Teraz trochę o rozmowach telefonicznych. O telefonach. Włos się jeży na głowie, jak widzę, ile przepiszczamy pieniędzy dzwoniąc. Zwłaszcza ci, którzy mają telefony na kartę. No, co 3 miesiące do ładowania po 50 zł, czyli na rok 200 zł. Piszę 50 zł, bo to najczęściej spotykana opcja, którą kiedyś miałem ja i żona. Oczywiście 5 dych to najczęściej nie wystarcza, bo każdy mówi. Po prostu tylko taka opłata, że ma telefon. Przyjrzałem się, ile ten człowiek traci, zrobiłem stop. Mojej, jak już wiecie, New zaproponowałem 19,90 za miesiąc, czyli 20 zł, 240 zł na rok. No ale to jest przy karcie, wiadomo, 200 by zapłaciła, czyli 40 zł więcej, a różnica jest kolosalna, bo dzwoni do wszystkich koleżanek, do córki, do mojej mamy, no do kogo chce. A do mnie to daje bzyka, dzwoni do mnie i rozmawiamy, ile dusza zapragnie. No. Oczywiście na stacjonarne też niska cena. Opłaty są niskie, to możecie sami sprawdzić New Mobile. Ja w rodzinie ładuję raz na rok za 25 zł, mam cały rok odbiór i możliwość telefonowania. Nie co 3 miesiące, tylko ładowanie raz na rok albo w ogóle, żeby tylko coś mieć na koncie. To jest tak, jak byłem kiedyś we Włoszech, za granicą moja, tam jest, masz coś na koncie, ważny telefon, ważna karta, ich nie opłaci. Nie obchodzi. I tyle. A u nas co 3 miesiące, czy tam nie wiem, na ile ta kartę trzeba doładowywać i doładowywać. To jest po prostu zdzierstwo. No. Nawet moja mama 75-letnia, która ciągle wymieniała plusy, jakieś mobile, inne, playe, to przyszła na New i ma 75 lat i miała z telefon stacjonarny i przeszła na komórkę i sobie to chwali. Dlatego rozważcie. Gdzie jest tanie? Nie mówię gdzie, nie każę wam przechodzić tu czy tam, ale sprawdźcie, bo na tym rzeczywiście można dużo zaoszczędzić.